Wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Psalm 51, werset 12 w tekście hebrajskim. Mamy go tutaj. Psalm 51, werset 12. Leb Tahor Berali Elohim Veruach Nakon Haddesh Bekirbi. I teraz jeśli popatrzymy, serce czyste dla mnie stwórz, wykonaj, Boże, i ducha ugruntowanego odnów we mnie w środku. Tak mówi Słowo Boże i to pokazuje nam, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, ponieważ zbawienie jest nieutracalne i wierzący może być wiecznie bezpieczny, gdyż jest raz na zawsze zbawiony. Przywróć mi radość Twojego zbawienia, to nie jest typem, ale jest starotestamentowym potwierdzeniem bezpieczeństwa wiecznego, bezpieczeństwa wierzącego. Dawid popełnił cudzołóstwo i zamordował męża Batszeby. To są bardzo ciężkie przewinienia. To są bardzo ciężkie grzechy. Jeśli ktokolwiek mógłby utracić swoje zbawienie, jeśli ktośkolwiek mógłby myśleć, że straciłby swoje zbawienie, to właśnie on. Ale on nie stracił zbawienia. Jednak nie modlił się o przywrócenie swojego zbawienia, ale o przywrócenie radości jego zbawienia. Radości, że mógł się tym zbawieniem cieszyć. I to jest bardzo ważne. Dowiadujemy się z tego, że jeśli dziecko Boże grzeszy, traci radość ze swojego zbawienia, a nie traci zbawienia. Traci radość, nie potrafi się cieszyć tym, że jest zbawione, a nie samo zbawienie. Staje się dziecko Boże nieszczęśliwe, ponieważ nie ma społeczności ze swoim Bogiem. I potwierdzać nam to może Psalm 32, wersety 3 i 4. Psalm 32. Wersety 3 i 4. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Sela. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela. Jak widać, pokuta od grzechu, pokuta z grzechu, jest to przywilej wierzącego, zbawionego człowieka. Nie jest to warunek zbawienia, tylko to jest skutek tego, że jesteśmy zbawieni, możemy grzechy wyznać w wyniku orędownictwa Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus za nami oręduje i wywołuje w nas pragnienie pojednania się z naszych grzechów, pojednania się z tym zbawieniem, które posiadamy i uzyskania radości tego zbawienia ponownie, żeby można było się cieszyć. Więc dziecko Boże staje się nieszczęśliwe, gdy grzeszy, ponieważ nie ma wtedy społeczności ze swoim Bogiem. Dla wierzącego jest to bardzo nieszczęśliwa rzecz, ale nie traci on relacji z Bogiem, nie traci on wiecznego zbawienia, jedynie traci radość ze zbawienia. Bo zbawienie jest nieutracalne, ale radość jest utracalna i niektórzy potrafią być bardzo smutni. Ale jeśli wyznają grzechy swoje Jezusowi Chrystusowi, ich radość wróci, gdyż jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Niektórzy ewangeliści nazywają tą technikę duchowym oddychaniem, czyli
Jeśli przewiniłem przeciwko Bogu, wyznaję Bogu swój grzech i jest już radość ze zbawienia przywrócona. Ale zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, więc mamy wieczne bezpieczeństwo wierzącego.